Moi drodzy, nie bez powodu stoję przy tych drutach energetycznych. Kochani, dzisiaj będzie krótko, bo myślę, że ten temat nie wymaga rozwijania, ale chciałbym nagłośnić, żeby ludzie się w końcu, nie wiem, ocknęli, obudzili. Moi drodzy, zawsze się zastanawiam, jaka jest granica wytrzymałości polskiego społeczeństwa względem władzy, czy obecnej, czy poprzedniej, czy przyszłej. Czy jest coś takiego, taki absurd ustawowy, taka głupota, która jakby się wydarzyła, czy jak ktoś ją ogłosi w telewizji, jak zrobi to władza, niezależnie od koloru, bo przypominam, ja jestem pozapartyjny, tak, delikatnie mówiąc. Czy jest coś takiego, co by spowodowało, że naród się wkurwi, naród się obudzi, wyjdzie, sklepie machę i zmieni władzę. I będzie to robić do skutku. I powiem Wam szczerze, że po ostatnich wydarzeniach w Polsce kolejny raz utwierdza się w przekonaniu, że nie. Że nie ma czegoś takiego, że jesteśmy tak zgnojonym społeczeństwem, tak beznadziejnym pod kątem oczekiwań od władzy, że można po nas jeździć walcem w tą i z powrotem, a my mówimy spoko, i tak się podniosę, i tak wytrzymam, taka moja rola. Kochani, na pewno słyszeliście o tym chorym pomyśle, który polega na tym, że wychodzi premier i mówi publicznie, nawet się z tym nie kryje, iż uwaga, pogada z Unią Europejską, żeby ta pozwoliła na wyprodukowanie w polskiej kopalni, z polskiej kopalni, z polskiego węgla, w polskiej elektrowni prądu, bez naliczania ogromnych podatków związanych z ekologią i sprzedaż tego tańszego węgla na Ukrainę. Już sam pomysł oczywiście pokazuje, po czyjej stronie jest obecna władza, ale chodzi mi o coś innego. Zobaczcie, jak to wygląda. Przez dziesięciolecia byliśmy i jesteśmy ciągle ładowani taką narracją, że polski węgiel to jest zło. Polski węgiel jest tragiczny, to jest takie czarne błoto, takie dziadostwo, które powoduje, że my chorujemy, że w ogóle trujemy cały świat i tak dalej, i tak dalej. Mówią to ekolodzy, mówią to pseudofachowcy, bo fachowców już w Polsce praktycznie od tego sektora nie ma. Mówią to władze poszczególne, poprzednie, obecne i na pewno przyszłe. I nagle eureka, przychodzi geniusz i mówi, a słuchajcie, a ja mam plan. Plan jest taki, że pomożemy Ukrainie, plan jest taki, że damy im tańszy prąd niż wam, czyli niż polskiemu narodowi. Plan jest taki, że jak się Unia tylko zgodzi, to my tego dwutlenku węgla, który się wygeneruje przy spalaniu tego samego węgla, ale przesyłanego do innego kraju, po prostu zwyczajnie nie będziemy naliczali podatków za szkodliwość. Mówiąc po polsku, ten węgiel klimatowi nie szkodzi, bo tak to wygląda. I tutaj od razu podpowiedź do obecnej władzy. Słuchajcie, jeżeli to by Wam wypaliło, to ja mam dla Was genialny pomysł, który przede wszystkim będzie korzystny dla Polski. Opierdolcie, delikatnie mówiąc, cały prąd produkowany dla Polski, na Ukrainę, przy użyciu tego mechanizmu, ten prąd pójdzie na Ukrainę tani. Dogadajcie się z władzami Ukrainy, niech oni nam ten prąd odsprzedadzą na zerowej marży i wtedy jest ekstra, bo wtedy my mamy prąd, oni mają prąd, jest prąd tańszy i wszyscy są zadowoleni. Ha, tylko że tak się nie da, prawda? Dlatego, że tylko ten węgiel nie szkodzi klimatowi, uwaga, który idzie na Ukrainę, albo inaczej, który będzie spalany na ukraiński prąd. W polskiej elektrowni, gdzie gazy będą szły do polskiego powietrza przez polski komin, żeby była jasność. Kochani, cała ta sytuacja ma kilka poziomów. Po pierwsze pokazuje, że ekologia jest tylko umowną kwestią. Mówiąc wprost, papier wszystko przyjmie. Nie ma to nic wspólnego z prawdziwą ekologią, której w Europie nie było i nie ma. Po drugie, to pokazuje, że narracja o tym, że węgiel jest szkodliwy, jest tylko po to, żeby po prostu Polaków z tego węgla wywłaszczyć. Bo gdyby był szkodliwy, to żaden szanujący się rząd nie powiedziałby tego publicznie, co powiedziała nasza władza nie tak dawno. Po trzecie, żeby była jasność, mamy sytuację, w której państwo, tak jak Ukraina, ogromne państwo zdominowane już przez korporacje międzynarodowe, te państwo, będące naszą konkurencją w moim sektorze, w moim świecie, w sektorze rolniczym, dostanie w prezencie od nas tańszy prąd, a więc uwaga, przez rząd, który jest w Polsce, dostanie w prezencie tańszy prąd po to, żeby jeszcze być tańszą konkurencją, czyli gorszą dla nas. Tak naprawdę nazywając po imieniu, bo popatrzcie. Powiecie, panciarku, co się pan wpieprza w temat prądu, to pana nie dotyczy. No więc zobaczcie. Trzoda chlewna. Każdy rolnik w Polsce, który zajmuje się hodowlą trzody chlewnej, potrzebuje prądu do wentylacji budynków, ogrzewania budynków, oświetlania budynków,
do produkowania śrut, czyli paszy i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeżeli na Ukrainie mamy potężne korporacje, które obecnie inwestują ogromne pieniądze w chlewnie i te korporacje ściągną sobie tańszy prąd z Polski, dostaną go niemalże w prezencie, to jak konkurować ma polski rolnik, który zbawia świat, produkując mięso z drogiego prądu? Pójdziemy dalej. Mamy sobie sytuację rynku mleka. Polski hodowca bydła mlecznego potrzebuje prądu do dojenia krów, do wystudzania mleka, do oświetlania obory. Potrzebuje prądu też do robienia śrut i do całej reszty prac. I teraz jeżeli tam, na Ukrainie, potężne pieniądze inwestują korporacje międzynarodowe, budując obory po 500, po 1000 sztuk krów dojnych i oni dostaną w prezencie tańszy prąd, to w jaki sposób, mając jeszcze na uwadze, że mamy z nimi memorandum, czyli że my będziemy ich uczyć, jak produkować wydajnie, to w jaki sposób polski rolnik ma konkurować z tamtejszym mlekiem, albo mówiąc wprost, z nabiałem, który do nas przyjdzie. Pomyśleliście o tym? I cała ta historia, powiem Wam oczywiście nie pół żartem, nie pół serio, tylko na poważnie, dotknie również mnie. Dlaczego? Tworząc Hektar Wiedzy, czyli portal dla rolników, czyli mając aplikacje mobilne, przez które pomagam rolnikom, przypomnę, aplikacja Hektar Wiedzy, która przekazuje wiedzę, moją niezależną wiedzę, moje wyniki doświadczeń dla polskich rolników. Aplikację Hektar Farmer, która pomaga rolnikom robić plany nawozowe. Każdy z Was może do tego dołączyć. Ja też zużywam polski prąd. I teraz zobaczcie. Powiecie, panie Ciarku, ale dał Pan przykład. Prawdziwy. Jeżeli ktoś będzie chciał na przykład skopiować to, co robię na Ukrainie, to on będzie miał dostęp do tańszego prądu, będzie miał dostęp do tańszego prądu, który, uwaga, zasila monitory komputerów, zasila monitory programistów, zasila i oświetla pomieszczenia, w których się siedzi. Ja też mam swoje biuro, bo przecież gdzieś muszę to wszystko tworzyć, budować, analizować. I teraz zobaczcie, to dotyka wszystkich, nie tylko rolników. Dotyka po prostu wszystkich. I dlatego zawsze powtarzam, nawet to, co ja robię dla Was, też będzie obciążone tym durnym pomysłem, tak? Nawet nie durnym, pomysłem antypolskim, za który powinna być ogłoszona zdrada stanu, bo tak to z boku wygląda. Można powiedzieć, co się chce, ale unosząc się nad podziałem partyjnym, nad PiS-em, Platformą i pozostałymi partiami, ja powiem Wam jedną prostą rzecz. Zobaczcie, że to uderzy w nas wszystkich i zawsze Wam powtarzał będę, że obudźcie się, po prostu się obudźcie, ja niczego więcej nie oczekuję, obudźcie się i zobaczcie, jak to wygląda. Powiecie, panie Czarku, przecież to się nie wydarzy. Naprawdę? A to już zapomnieliśmy o zboru technicznym, o tych wszystkich pierdołach? Powiem więcej. I tutaj się zwracam do wielkich, mądrych przedsiębiorców w Polsce, w sektorze rolniczym, w sektorze spożywczym. Gdzie Wy jesteście? Przecież ja rozumiem, że są wakacje, sezony urlopowe, ale moje pytanie jest, gdzie Wy do jasnej cholery jesteście? Przecież jeżeli mamy świadomość, że tam są firmy, które przetwarzają mleko na sery, przetwarzają mięso na wędliny, przetwarzają produkty mączne, na przykład na słodycze, to jeżeli my jako Polska damy im tańszy prąd, to Wam też dowalą. Przecież nie będziecie mieć szans, bo raz, że ukraińskie mleczarnie będą mieć tańsze mleko, dwa, że będą mieć niższe środki, inaczej, niższe koszty produkcji. A więc nie będziecie w stanie absolutnie, ale to absolutnie za 2, 3, 5, 7 lat konkurować z tańszymi produktami, które wejdą na nasz rynek, bo będą tańsze. Jak zwykle śpicie, jak zwykle się nie odezwiecie. Jak zwykle. A na końcu my dostaniemy po dupie, jako rolnicy, bo ktoś przyjdzie i powie, sorry, ale musimy Ci opuścić cenę mleka albo cenę żywca wieprzowego, no bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie wytrzymamy konkurencji z Ukrainy. Wiecie doskonale, że to się prawdopodobnie ziści, bo rzadko się mylę w tych kwestiach. A to wystarczy, delikatnie mówiąc, spojrzeć z boku, zrobić dwa kroki do tyłu, przeanalizować sytuację i to, co mówię, samo się nasuwa każdemu rozsądnie myślącemu Polakowi, bo to są rzeczy oczywiste, wynikające z ekonomii. Powiecie, panie Czarku, no dobrze, ale nie martwmy się na zapas. Okej? Śpijmy dalej, śnijmy dalej, plażujmy dalej. Tylko cała ta sytuacja, kochani, mi pokazuje jedną rzecz, że słowa, które kiedyś usłyszałem od rolnika, że Polska to jest taki naród, że jak panom starcza na paliwo do samochodu, a paniom do kosmetyczki, to się nigdy nie postawi. I cała ta sytuacja pokazuje mi, niestety, że tak jest, że można nas dojechać, że można na nas nakładać kolejne obciążenia, albo pomagać naszej konkurencji, bo tak to wygląda z boku, a my mówimy spoko, luz, nic się nie stało, posadzę sobie swój tyłek na polskim piasku, nad polskim morzem,
reszta mi dynda, reszta mnie nie interesuje. Kochani, moje pytanie do Was jest jedno. Jaka jest masa krytyczna? Jakie wydarzenie jest w stanie nas poderwać? Co musi się wydarzyć, żeby nasz naród, prawie 40-milionowy, powiedział stop. Przyszedł moment zmiany władzy. Ale wybieramy nie władzę taką, której nie wybieramy mniejszego zła. Nie, wybieramy nowych ludzi, bo przez 30 lat jako naród nie potrafimy tego zrobić. Ta sytuacja to jest tylko przykład tego, jak bardzo poszczególne rządy mają nas jako społeczeństwo po prostu w dupie. Bo zobaczcie, jak trzeba być pewnym siebie, żeby wyjść i na cały regulator poprzez media ogłosić jedną rzecz. Użyję naszych elektrowni, naszego strasznego węgla, żeby naszej konkurencji dać tańszy prąd, żeby, nawet jeżeli wierzymy w bajki o dwutlenku węgla, żeby wyemitować dwutlenek węgla nad polskim krajem do polskiego powietrza i zrobię to po to, żeby nas dojechać. Tak to, kochani, wygląda z boku. I możecie się z tym nie zgadzać, tylko argumenty, które wymieniłem, są bezdyskusyjne i niepodważalne. Zawsze zdarzają się hejterzy, zawsze zdarza się mój ulubieniec, który się zawsze odzywa ze swoimi herezjami w głowie, pod tym materiałem pewnie też tak będzie. Natomiast moje pytanie brzmi, czy naprawdę ta sytuacja nie pokazuje Wam, że ekologia jest kwestią tylko umowną, że nie istnieje coś takiego w wydaniu prawdziwym, opartym o naukę i o wiedzę? Bo gdyby tak było, to w tym momencie, po ogłoszeniu tych pomysłów związanych z prądem dla Ukrainy, powinni się odezwać ekolodzy, powinni się znowu poprzyklejać do drzew, do bram elektrowni, tego wszystkiego i powinni zgłosić swój przeciw. Tylko że ekolodzy, czytaj najemnicy, to są ludzie, którzy wychodzą wtedy, kiedy mają coś zrobić po wciśnięciu jakiegoś przycisku. Czyli ktoś na Was tupnie, macie się odezwać. Kiedyś mieliśmy najemników, dzisiaj mamy ekologów, bo tak to dokładnie wygląda. Dlatego, że w normalnym, cywilizowanym społeczeństwie, jeżeli przyjęlibyśmy, że ekolodzy naprawdę walczą o swoje, a dokładniej o swoje, czyli o zdrowe środowisko, o zdrowy klimat i tak dalej, to po każdym takim wystąpieniu ekolodzy powinni to siłą mediów społecznościowych nagłośnić, powiedzieć, zobaczcie, ta czy poprzednia władza znowu nas niszczy, znowu Was truje, Wasze dzieci i tak dalej. Tymczasem jest cisza, bo Wam nie wolno. To pokazuje, w jakim chorym kraju my żyjemy, że wszyscy mają wszystko gdzieś. I zostawiam Was w tym momencie z pytaniem, nawet jeżeli się na mnie pogniewacie, nie zależy mi, ale zostawiam Was z jednym prostym pytaniem. Jakie wydarzenie jest w stanie poderwać nasz naród? Jaka herezja płynąca z rządu tego, czy poprzednich, czy przyszłych, się musi wydarzyć, żebyśmy powiedzieli nie, w tym momencie dalej się na to nie godzimy. Jakie wydarzenie? Co musi się nam zabrać, żebyśmy my się wkurzyli na władzę? I powiedzieli nie, od tego momentu od Was wymagam, oczekuję, jak nie za Was wypieprzę. I z tym pytaniem Was zostawiam i proszę Was o udostępnienie tego materiału, bo ja bym chciał poznać opinię polskiego społeczeństwa. Jaka jest granica? Kochani, ostatnia informacja ode mnie, bo ostatnio były pytania o to. W jaki sposób korzystać z tego, co ja tworzę dla Was, dla sektora rolniczego? Jeżeli poszukujecie prawdziwej wiedzy, niezależnej, poszukujecie wyników badań niezależnych, na przykład tak jak ja robię analizy porównania między odmianami, między plonowaniem, analizuję podatność na choroby i wszystkie cechy gatunkowe. Jeżeli szukacie takiej wiedzy, to wystarczy, że zainstalujecie u siebie na telefonie albo na tablecie aplikację o nazwie Hektar Wiedzy, założycie konto, odpalicie je, aktywujecie i macie dostęp do setek godzin mojej wiedzy, którą tworzę dla rolników w Polsce. Przypomnę, że Hektar Wiedzy obecnie jest to największa struktura tego typu już w tej części Europy. Tak, bo to jest taka ogromna skala. Jak będzie z tym problem, albo będziecie potrzebowali podpowiedzi, to przypominam, SMS do mnie na numer 696-088-778, SMS o treści Hektar Wiedzy, ja Wam wtedy pomogę i wyjaśnię. A jakbyście poszukiwali rozwiązania, które ma Wam jako rolnikom na przykład pomóc, żebyście samodzielnie zrobili plan nawozowy, czyli mówiąc wprost, żebyście profesjonalnie, prawidłowo zrobili plan nawozów, czyli ile jakich nawozów macie dać pod buraki przyszłoroczne, pod zboża, pod rzepak, to pamiętajcie, istnieje aplikacja o nazwie Hektar Farmer. Ta sama historia, pobieracie aplikację na telefon lub na tablet, a jak będzie problem, jest oddzielny numer telefonu, który daje 735-055-488. Pomogę Wam w tym temacie. Dlaczego o tym mówię, kochani? Dlatego, że z tym całym absurdem, który mamy od niepamiętnych czasów w Polsce, że władze nigdy nie pomagają Polakom,
co najwyżej nas mniej okradają, jak ja to mówię, w przenośni. W takiej sytuacji to, co mogę zrobić dla naszego społeczeństwa, to mogę nas zbroić poprzez wiedzę. Jeżeli jest wiedza, która pomaga polskim rolnikom produkować wydajniej, produkować zdrowiej, produkować taniej, a wierzcie mi, że tak jest, to to mogę zrobić. Po prostu to mogę zrobić poprzez przekaz wiedzy. I każdego rolnika w Polsce zawsze będę go namawiał, bo uważam, że to jest jakiś sposób obrony, jakiś sposób walki z tym wszystkim, co idzie i co postępuje w Polsce, tak? Wiadomo, że ja w pojedynkę sam nie wiadomo, czego zrobić nie mogę, ale dzisiaj wiem, że dziesiątki, uczciwie to musiało być tysiące gospodarstw w Polsce, zarabiają troszkę więcej, korzystając z tego, co dla Was buduję i każdego z Was namawiam. Jeżeli jesteś rolnikiem, to proszę Cię, spróbuj skorzystać, ja Ci mogę obiecać i daję swoje słowo, że się nie zawiedziesz. Dlaczego? Bo ja niestety na razie nie wierzę w cuda, że nasz naród się jutro obudzi, że nasz naród kogoś usunie, że nasz naród będzie chciał nowej władzy, ale całkowicie nowej. To niestety póki co nie wierzę. Ryzykuję dużo takimi materiałami, prosząc o to, żebyśmy się obudzili, ale póki co nie wierzę w to, że to tak szybko nastąpi, bo mam wrażenie, że my nadal jesteśmy w średniowieczu, gdzie naród czuje się całe życie poddany wobec władzy, a przecież w rzeczywistości jest odwrotnie. To władza służy narodowi, a nie naród władzy. I teraz zobacz, pokażę Ci jedną rzecz. W jaki sposób aplikację Hektar Farmer możesz wykorzystać do sprawdzenia, które wapno dla Ciebie jest droższe, a które jest tańsze, mając jakieś podejrzenia, jakie możesz mieć pH lub mając wyniki badań. Wchodzę w aplikację Farmer, wchodzę w asystenta. I teraz popatrz proszę. Wybieram sobie jakieś pole. Albo zakładasz pole od nowa. I tutaj bardzo ważne. Przy pH gleby albo wpisz wartość, którą masz z analiz gleby, albo zaznacz słowo. Ja akurat zaznaczyłem specjalnie lekko kwaśne, ale pamiętaj, że poniżej możesz pisać wartość liczbową. To jest bardzo istotne. Pamiętaj też, żebyś tutaj, gdzie jest klasa gleby u góry, zaznaczył taką klasę, jaką masz, a nie taką, jaka Ci się marzy, bo to jest bardzo istotne. Poniżej tych wartości w tym przypadku, jeżeli chodzi o sprawdzenie wapna, możesz nie uzupełniać. Tutaj w takim wydaniu, zaznaczam w tym przypadku, możesz pisać cokolwiek, co planujesz, bo dla nas najważniejsze jest tylko jedno. My widzimy i dla nas jeździ tylko dolny pasek, ten pasek pH. I teraz widzę, że potrzebuję, żeby to pole pH doprowadzić do wartości prawidłowej, potrzebuję 2000, czyli 2 tony czystego składnika. I teraz zobacz, co ja robię. Przewijam nawóz wapniowy. Wchodzę i teraz zobacz, co mogę zrobić. Wybieram sobie na przykład, bo mam ofertę na 3 nawozy wapniowe z rynku. I chcę sprawdzić, jakie te nawozy są. Po pierwsze zaznaczam, że nawozów, których tutaj nie znajdziesz, to są te nawozy, których producenci odmówili lub nie podali po prostu wiarygodnych wyników badań w aspekcie nie tylko składu, ale również reaktywności. Bo przypominam, że asystent jest pierwszym narzędziem na rynku, który bierze pod uwagę prawdziwe wykorzystanie nawozów wapniowych, a nie tego, co się komu marzy, z producentów i z handlowców. Więc teraz ja odszukuję na tej liście nawóz. Jeżeli tego nawozu tutaj nie ma, to już powinna Ci się zapalić lampka, bo ja naprawdę zwróciłem się do wszystkich i tutaj moja prośba, jeżeli słucha tego jakiś handlowiec, którego nawozów tutaj nie ma i masz handlowcu wyniki badań prawidłowe, wiarygodne i mi to podeślesz, to ja jak to przeanalizuję, obiecuję, że ten nawóz umieszczę tutaj w bazie według prawidłowych parametrów. Ale idźmy dalej. Wybieram sobie jakikolwiek nawóz, jakiś tam wapniak. Zaznaczam, to nie jest promowanie, to jest po prostu tylko i wyłącznie dla przykładu podawane. I teraz patrz, ja teraz robię plus i moim celem jest dojechanie do 100%. Zobacz. 99% osiągam w sytuacji, kiedy dam tego na hektar 3700. Taką ilość. Teraz chcę sprawdzić inny nawóz. Wiesz, co robię? Klikam wapniak koszelowski. Przestawiam sobie, załóżmy, że chcę sprawdzić jakieś wapno węglanowe. Po prostu. Odszukuję sobie jakiś nawóz. Mogę wziąć to. I teraz zobacz, co robię. Jadę to samo. 100% mam na 6,5 tony nawozu. Teraz co to znaczy? To znaczy, że tego nawozu muszę dać więcej, to znaczy, że muszę go kupić więcej, a więc to znaczy, że mogę sobie zrobić przeliczenie. Aha, ta dawka tego nawozu razy cena tego nawozu
w porównaniu do tamtego nawozu, który wybrałem przez chwilę, razy tamta cena. I wtedy masz, drogi rolniku, koszt wapnowania hektara. Tu jeszcze zyskujesz jedną rzecz. Zyskujesz to, że jak sobie porównujesz nawozy, na przykład czego szukać, to musisz mieć świadomość, że podział u góry nie jest przypadkowy. Kredowe, najszybsze. Mieszane, ich jest bardzo dużo. Węglanowe, czyli wolne, bezpieczne, bez magnezu. Magnezowe, czyli wszelakie z magnezem. Tlenkowe, najszybsze, ale tylko na super i bardzo super gleby. Poprzemysłowe, na ten moment jeszcze nie ma. To jest najprostsze, najbardziej wiarygodne na dzień dzisiejszy i tu wcale nie zachwalam, bo to moje, tylko tak po prostu jest, narzędzie, które nie jest powiązane finansowo z żadną kopalnią, tego nikt nie sponsoruje, tu nie ma reklam, ale co zyskujesz? Zyskujesz właśnie to, że możesz sam to zobaczyć. Pierwszy raz w życiu możesz sam policzyć, sprawdzić, przeanalizować. Na te liczby ja mam cały czas wpływ, ja to cały czas analizuję i chcę, żebyś zrobił to tak, jak należy, czyli w sposób wiarygodny i bezpieczny dla siebie. O to właśnie chodzi w tym momencie, w tym okresie roku z asystentem NPK. A jeżeli będziesz miał pytania, to proszę śmiało pytaj. Przypomnę, pytania do asystenta techniczne, jak wystartować, jak ruszyć, numer 735 055 488.